Teraz będziemy mówić zgodnie z kolejnością o... Co jest w kolejności? Tarcza wiary. Tarcza wiary. I taka główna myśl z tego, co bym chciał, żeby w nas zostało, to z tarczą, żeby nie na tarczy. Trzeba nam koniecznie występować z tarczą. Biblia Ewangeliczna mówi tak: zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. I to jest powiedziane w nawiązaniu do tarczy, którą w tamtym czasie legionista rzymski, żołnierz posiadał. Ona była z drewna i dzięki niej właśnie, gdy przeciwnik wystrzeliwał strzałę zapalającą, on podnosił tę tarczę, strzała się wbijała w drewno tej tarczy i gasiła. I tak wyłapywano te wszystkie ogniste strzały. To jest obraz z tamtych czasów, więc to jest zrozumiałe. Ona osłaniała przed strzałami, ale też służyła do gaszenia strzał zapalających. I właśnie teraz pora, żebyśmy porozmawiali o wierze i o funkcji wiary w naszym życiu, tej tarczy wiary, bo tak Słowo Boże właśnie wiarę sytuuje. Wiara jest przeświadczeniem, przekonaniem, pewnością, że coś jest prawdą, że coś jest słuszne. Jest ufnością, że to się spełni, że coś takiego, co jest powiedziane, się spełni. I większość ludzi, czy można powiedzieć wszyscy ludzie, w jakimś stopniu przejawiają wiarę w takim praktycznym, codziennym życiu. Bo na przykład wsiadając do autobusu z określonym numerem, wierzysz, że ten autobus dowiezie cię do tego miejsca, do którego zmierzasz, nie? Wsiadasz i liczysz na to, że ten kierowca wie, gdzie jedzie i wie, że właśnie za 15 minut czy za godzinę będziesz tam. Wsiadasz w pociąg do Warszawy, no to po prostu wyrażasz tę wiarę, że ten pociąg cię zawiezie do Warszawy, a nie tam, powiedzmy, do Wiednia czy tam gdzieś. Pracując ciężko przez cały miesiąc, wierzymy, że pracodawca wypłaci nam wynagrodzenie na koniec miesiąca. No, każdego dnia idąc do pracy robimy to w tej wierze przecież, nie? Gdybyśmy nie wierzyli, że wypłaci to, co byśmy chodzili do tej roboty. No bez sensu, nie? No wiarę wyrażamy. Zawierając związek małżeński, stając tam przy tym i mówiąc, no wierzymy, że ten facet nas nie zostawi aż do śmierci, no nie? I odwrotnie, że ona nas nie zostawi aż do śmierci, nie opuści. Wierzymy. Prawdą, smutną prawdą jest, że czasem się rozczarowujemy. Bo może się tak zdarzyć, że wsiadłeś w autobus, który ma cię zawieźć do dworca i cię nie dowiezie do dworca. Jak to się może stać, że autobus jadący do dworca może nas nie dowieźć do dworca? Proszę. Może się zepsuć na przykład, nie? I nas nie dowiezie. I już się tam tego, no, okaże się zawodny ten sprzęt. A może się zdarzyć, że kierowca pomyli trasy. Może się zdarzyć, ja jechałem kiedyś takim autobusem, nowy kierowca i mu się machnęło i pojechał nie tam, gdzie trzeba i o, ludzie zaczęli krzyczeć, ale on już pojechał, no i tam długo zanim zawrócił, bo takim autobusem nie tak łatwo zawrócić, nie? Pracodawca może nam nie wypłacić wynagrodzenia. Może się tak zdarzyć? Zdarzyło się komuś tak? No u was to wszyscy tacy prawi, że wszystko wiadomo, że... Ale on tam na północy to się zdarza. Że chłop pracował cały miesiąc i potem zagrał mu na nosie. A to jeszcze był na przykład z Ukrainy człowiek, no jak on ma się teraz upomnieć, jak on na czarno pracował? Straszne, może się tak zdarzyć. Współmałżonek może nie dotrzymać słowa. Może się tak zdarzyć? Nawet w chrześcijańskich małżeństwach się czasem tak już zdarza. To żadne chrześcijańskie, to wiadomo, nie?
ale się zdarza. Wiara musi się oprzeć na czymś mocnym, na czymś pewnym, na czymś niezawodnym. Godny wiary jest tylko Bóg tak naprawdę. Ludzie mogą nas zawieść, sprzęt może nas zawieść, wszystko może nas zawieść. Słowo Boże nas nie zawiedzie. Bóg jest pewny, On jest godzien wiary. Tu znowu się pojawia ta sprawiedliwość. Oddać Bogu to, co się Mu należy. A Jemu się należy to, żeby Mu wierzyć na słowo. Żeby Mu wierzyć na słowo. Ale zauważcie, że nawet w takich sprawach prozaicznych, życiowych, my, mimo rozczarowań rozmaitych, wciąż okazujemy wiarę. Wciąż jest w nas to, że chcemy pewne rzeczy osiągnąć i dlatego mimo tego, żeśmy słyszeli, że się coś nie udało, że tam coś, albo sami nawet tego doświadczyliśmy, to jednak wciąż znowu wsiadamy do takiego autobusu. Nie mówimy, ja raz wsiadłem, powiózł mnie tam trzeba, albo mnie nie dowiódł, to jak więcej autobusem nie będę jeździł. No tak nie mówimy, nie? Tylko znowu na nowo podejmujemy to, tę prostą wiarę. Na przykład wsiadamy do samolotu, bo chcemy Amerykę zobaczyć albo tam coś, mimo tego, że się zdarzyło, taka historia się zdarzyła przecież nie tak dawno, bo 2 lata temu, że ten pilot Andreas Lubitz ze 150 osobami, zamiast ich zawieźć tam, gdzie chcieli dolecieć, to skierował samolot na skały i my wszyscy o tym żeśmy słyszeli. Ale nie słyszałem, że w związku z tym ludzie przestali latać samolotami. Dalej latają, ja już nawet bilet mam kupiony. Dlaczego? No bo jest w nas dalej takie nastawienie, są pewne cele, są pewne rzeczy, które nas interesują, czy są dla nas atrakcyjne i dlatego podejmujemy takie działania. Ludzie wciąż kupują mieszkania u deweloperów, pomimo tego, że nieraz się zdarzyło, u nas się w Gdańsku zdarzyło, że taki deweloper 30 rodzinom no, wywinął taki numer, że wziął pieniądze za całe mieszkanie, ale w połowie o tu widać takie coś, nie? Że tam zostawił ich i tylko zostawił ich z kredytem i muszą spłacać, a mieszkania w ogóle im nie wybudował. Ale nie słyszałem, że od tego czasu ludzie przestali kupować mieszkania u deweloperów. Bo ta chęć mieć swoje mieszkanie budzi w ludziach tę wiarę, że mi się uda, nie? Że mnie to nie spotka. Tak? Słyszymy czasem, że jakiś lekarz tam komuś miał go wyleczyć, a mu wychlastał zdrową nerkę albo coś tam, nie? I nie mówimy o to w takim razie, przestaję chodzić do lekarzy w ogóle, nie? Tylko jak boli, no to idę do tego lekarza, bo wciąż wierzę, że akurat ze mną zrobi jak trzeba. Więc skoro w takich sprawach potrafimy wierzyć, mimo tego, że widzimy, że tam różni ludzie zawiedli, to o ileż bardziej powinniśmy zadbać o naszą wieczność i uchwycić się wiarą Boga i we wierze zdążać do tego celu, do tej nagrody w górze. Wiara w odniesieniu do wieczności odgrywa kluczową rolę. Może w tych różnych sprawach ziemskich można sobie jakoś tam poradzić bez wiary, nie? Że ja nie wierzę nikomu, sam pójdę piechotą na przykład, nie? Czy tam coś, nie? Można sobie jakoś poradzić bez wiary, chociaż bardzo trudno, ale jeśli chodzi o zbawienie, no to w ogóle bez wiary sobie nie poradzimy, nie? Bo tutaj w ogóle jest wszystko poza nami, nie? My to nie od nas zależy. My sami sobie nie możemy do nieba dojść. W tej kwestii liczy się wiara. I zresztą tak Bóg postanowił, że to ma się odbyć przez wiarę. Że to następuje przez wiarę. I właśnie ta wiara wyraża się w tym, że przyjmujemy, że Bóg posłał swojego Syna, że Syn Boży umarł za nasze grzechy, złożył ofiarę. My mamy uwierzyć w to, narodzić się na nowo, przyjąć Chrystusa do serca, że uznać, że tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Czyli mówiąc krótko, trzeba nam uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Skracamy już teraz, bo kto uwierzy w Syna Bożego,
ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Jana 3:36. I to jest jasno postawione. I tę wiarę zbawczą zapoczątkowuje w nas Duch Święty. Ta wiara czerpie ze Słowa Bożego. Ona się opiera na Słowie Bożym. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, powiedział Pan. Więc my mamy bardzo porządne, solidne oparcie dla tej wiary. Niezawodne oparcie. Rzecz w tym, żebyśmy chcieli wierzyć, żebyśmy wierzyli. Bo podstawy mamy. Mamy gwarancję daną przez samego Boga, że osiągniemy cel, jeżeli będziemy trwać we wierze. Wiara jest warunkiem podobania się Bogu, tak mówi Słowo Boże. Mówi to w Hebrajczyków 11:1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Właśnie dlatego to jest w tym przypadku tylko przez wiarę to jest możliwe. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Więc chodzi o to, by uznać Ewangelię Chrystusową za pewnik, że to jest murowane. Nie będzie inaczej. Tak jak powiedział Bóg, tak będzie. Jaki skutek przynosi tak osobista wiara w Jezusa Chrystusa? To sprawia, że nasze życie, nowe życie, już odnowione życie, ono jest nakierowane na wieczność, no nie? Jeśli naprawdę wierzę w Jezusa Chrystusa, to nie jestem nastawiony na doczesność. Nie to jest moim celem, żeby się dorobić, żeby się ustawić, żeby coś tam tego. Mam po prostu cel poszedł dużo wyżej, nie? Ponad te wszystkie doczesne rzeczy. Jestem nastawiony na to, że idę do domu niebieskich, że chcę tam dojść, zdążyć. To są rzeczy drugoplanowe. Je tam traktuję jak apostoł Paweł. To, co było dla mnie wartością, uznałem za śmieci. Za kał dosłownie, nie? W ogóle nic mnie to nie... Mam teraz cel, zmierzam. Ta wiara, osobista wiara w Jezusa Chrystusa wyraża się tym, że chodzę w pewności zbawienia, że jestem już radosny, pewny, że cel osiągnę, bo On mi to zagwarantował, bo On obiecał, On dał słowo. Więc jakże bym miał Go zasmucać teraz, ciągle Mu nie dowierzając? Jeżeli wierzę, że moja żona wyznała mi miłość, obiecała, że będzie ze mną aż do śmierci, to nie chodzę każdego dnia. Czy ty mnie jeszcze kochasz? Czy ty mnie na pewno nie opuścisz, nie? I tak dalej. To po prostu bym jej przykrość sprawiał. Ja wierzę, że ona to powiedziała, że powiedziała prawdę i w swoim nastawieniu jest, żeby to spełnić. Panu Jezusowi robimy smutek, przykrość, jeżeli ciągle na nowo, a ja nie wiem, czy Ty mnie zbawisz, a ja tak nie jestem pewny, czy tego, nie? No przecież On obiecał, On zapewnił nas, nie? Że On nas jest w stanie zbawić. Skutkiem osobistej wiary w Jezusa Chrystusa jest posłuszeństwo Słowu Bożemu. Żyje i tak jak my teraz mówimy o tej zbroi Bożej, no to my teraz Mu też pokazujemy, z jakim nastawieniem rozmawiamy o tej zbroi Bożej i będziemy w następnych dniach i tygodniach Mu pokazywać, czy my po prostu w ogóle będziemy pamiętali, żeby wymienić po kolei te elementy zbroi Bożej, nie mówiąc już, żeby to ubierać, żeby używać na co dzień, czy też naprawdę to w nas wejdzie, że my sobie odświeżamy, bo ja wierzę, że wy wszyscy już wiecie o tym, nie? Ale my sobie to odświeżamy, taki jest też cel, dlatego na przykład żołnierze robią czasem odprawy, szkolenie, żeby sobie przypomnieć, do czego co służy, żeby ktoś nie używał tarczy do strzelania na przykład, tylko do bronienia się, nie? No trzeba czasem sobie takie rzeczy powiedzieć, nie? I my to robimy, ale wiarę w Jezusa Chrystusa wyrażamy tym, że jesteśmy posłuszni Jego Słowu. Że się liczymy z Jego Słowem. Bo jeśli wierzymy, że tylko On może nas doprowadzić do nieba, od Niego to zależy, to jeśli On nam dał instrukcję, co i jak robić, to my wyrażamy właśnie przez stosunek do Jego Słowa wiarę w to, że właśnie tak wierzymy, że bo wiemy, że jeżeli inaczej byśmy zrobili, no to nie osiągniemy celu.
Wiarę w Jezusa Chrystusa wyrażamy też uświęceniem życia, bo taka jest Jego wola, żeby nasze uświęcenie, żebyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Niego. No i właśnie w związku z tą naszą wiarą diabeł stara się w jakiś sposób tę wiarę w nas zgasić, żebyśmy nie nosili tej tarczy wiary. Ażeby nawet jeśli już ją gdzieś nie nosimy, to żebyśmy ją wlekli gdzieś za sobą, ale żebyśmy jej nie wznosili, żebyśmy jej nie używali. Żeby ona, no nawet jak jest, no to jest, ale żeby nie była użyta na co dzień. Żeby jak on strzela w nas, żebyśmy nie wznieśli tarczy i nie ochronili się, tylko żebyśmy dostali. I co z tego, że mamy wiarę, jak jej nie wzniesiemy w odpowiednim momencie, jej nie użyjemy. Biblia mówi, że przeciwnik krąży wokoło niczyj lew ryczący, wypatrujący łupu. Wypatrujący. I on właśnie, jak w innym tekście, te ogniste pociski wypuszcza. My mamy mu się przeciwstawić. W jaki sposób to jest napisane? Mocni w wierze. Więc wznoście tarczę wiary, żeby się przeciwstawić, żeby się obronić. No i gdy tak sobie pomyślimy, jakie pociski, te złe pociski diabeł wypuszcza na nasze życie. Oczywiście każdy ma tam swoje różne doświadczenia i każdy jest trochę inny z nas, ale można by też pogrupować te różne jego pociski, jakie on wypuszcza w naszą stronę. I można powiedzieć, że on chce uderzyć w nasze fundamenty. W nasze fundamenty, bo to, jakie mamy podstawy w naszym naśladowaniu Jezusa, chodzeniu, sprawia, że jeśli jakby decyduje o tym, czy jesteśmy stabilni, czy chwiejni. Podstawy, zawsze jak staniesz na czymś chwiejnym, to się możesz chwiać. Dlatego człowiek, jak ma właśnie jakieś ważne zadanie, stara się stanąć na czymś takim solidnym, żeby się oprzeć, żeby mocno stać na ziemi. Nie? Jak na czymś takim chwiejącym stoisz się, to i możesz się jeszcze nawet komuś krzywdę zrobić. Więc diabeł próbuje na przykład wypuścić pocisk zwątpienia w istnienie Boga. Żeby tak nagle człowiekowi się coś takiego stało i tak, czy w ogóle Bóg istnieje? Czy w ogóle On jest? Mieliście kiedyś taką sytuację, taką chwilę? Że coś się takiego zrobiło, że czy w ogóle, niektórzy się modlą, Boże, jeżeli istniejesz, to niech to tamto i tamto, nie? To znaczy, że jest spostrzelony taki człowiek, nie? Jak zaczyna tak mówić, diabeł zaciera ręce, no bo Bóg niekoniecznie się wdaje w takie historie, nie? On chce, żebyśmy wierzyli. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, nie? Więc on wypuszcza takie pociski, albo pocisk racjonalnego myślenia. Nie bądź taki w ogóle tego, ty racjonalny bądź bardziej, tak pomyśl, nie? Bądź logiczny, nie ośmieszaj się. Albo wysyła taki pocisk uniwersalizmu, to znaczy, że wszyscy będą ostatecznie zbawieni. Przestań w ogóle się tak przejmować tym wszystkim. Bóg, jeśli istnieje, to i tak wszystkich w końcu zbawi. Zresztą jak się tam czyta, tam, czy ogląda teraz podobno, jest to chata, nie? No to tam właśnie jest taki obraz Boga, że w końcu wszyscy są zbawieni. I już niektórzy wierzący lecą na ten film, jaki wspaniały film, oj, cudowny film teraz będzie. Jak on odkrywa w ogóle, jaki jest Bóg wspaniały. No to uważajcie, nie? Bo że diabeł może strzelić takim pociskiem, że w końcu zaczynasz myśleć, że... On wypuszcza też takie pociski, żeby zniszczyć nasze świadectwo życiowe, żeby nas zachwiać w tej sferze, bo wiara się wyraża w tym, że my trzymamy normy, no nie? Że jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu. Wiara właśnie tak się wyraża, że trwasz w tej wierze, że jesteś posłuszny wierze. Bo Bóg wzywa ludzi do posłuszeństwa wiary, jak jest powiedziane. Przyprowadza ludzi do posłuszeństwa wiary. Znaczy, że wiara określa pewne normy, wiara w Jezusa Chrystusa wiąże się ze spełnianiem pewnych norm, przyjmowania pewnych postaw. No i
diabłu zależy na tym, żeby nas jakoś ustrzelić, żebyśmy na przykład wysyła pocisk, zapalający pocisk pożądliwości ciała, nie? Idzie sobie facet, nie? I zobaczył, nie? I już jest zapalony. Zapalony już. Już, nie? Albo pocisk lęku, obawy. Zdaje się, czego się bać, nie? A tu nagle człowieka coś, że oj. A jak ja stracę pracę, co ja zrobię? Jeszcze nikt nie mówi, że tam możesz stracić pracę, ale tu słyszysz, tam straci. A jak, co ja zrobię, jak stracę pracę? Albo jak się rozchoruję, tyle się ludzi na raka rozchorowuje. Jak ja się rozchoruję na raka, to co ja poradzę, nie? I normalnie jeszcze w ogóle żadnej pomysłu, że może być, ale już żyję porażona takim tym. Diabeł, albo jakiś pocisk poirytowania, nie? Taki, że nie wiadomo dlaczego. Cię irytuje to wszystko, irytuje cię ten kaznodzieja taki przyjechał. Co w ogóle taki jakiś, zamiast normalnie jak nasz pastor spokojnie mówić, nie, to jakieś miny robi w ogóle, irytuje mnie to, nie? Chwila, tak może on może nas ustrzelić na różne sposoby i rzecz w tym, że my mamy wznosić tę tarczę wiary i gasić te pociski. Pociski, które niszczą nasze świadectwo życiowe. On chce też wymierzyć jakiś pocisk w naszą postawę ratownika dusz, bo każdy chrześcijanin jest przecież powołany do tego, żeby ratować ludzkie dusze w imieniu Jezusa Chrystusa, który jest naszym dowódcą, naczelnym ratownikiem dusz. Więc wystrzela pocisk na przykład takiego egoizmu, egocentryzmu. Jestem zbawiony, ale oni niech się martwią sami o siebie. Nie? Normalnie słyszeliśmy, mamy mieć buty gotowości do głoszenia Ewangelii, a ja sobie biorę kapcie, nie? Ja jestem zbawiony, pewny zbawienia, jeszcze mi powiedzieli, że nie można utracić zbawienia, to super w ogóle i ja się już w ogóle nie będę niczym przejmował, nie? Ja jestem zbawiony, a oni niech się martwią sami o siebie, nie? Diabeł tak by chciał, dlatego strzela w nas, a wysyła nam pocisk zniechęcenia. Bo my żeśmy próbowali, mówili tam swoim znajomym czy krewnym o Jezusie, a oni i to tam odczep się, nie, i tak dalej. I już tyle lat próbuję kogoś przyprowadzić do Chrystusa, jeszcze chyba żadnego nie przyprowadziłem. Nie, się nie nadaje, po prostu. Mi to nie wyjdzie. Może by ktoś inny zewangelizował moich znajomych, zniechęcony, nie. Albo jakiś pocisk fałszywej nauki. Jak ustrzelić, że nagle zaczynasz, ale fantastyczne, nie? To, co my tu w tym zborze słyszymy, to po prostu to mleczko, nie? Jaki pokarm, ale książka, nie? Ale kasę, ale konferencje, ja dziękuję, oj, nie? I już taki postrzelony, już człowiek chodzi i już tego. Więc on na różne sposoby nas próbuje ustrzelić. On też próbuje ustrzelić nas w sferze naszych relacji z Bogiem. To jest w ogóle bardzo delikatna kwestia, bo pierwsza strona to jest Boża miłość do nas. Apostoł Jan napisał, myśmy uwierzyli w miłość, jaką Bóg ma do nas. To jest po prostu rewelacja. Jak uwierzyłeś w miłość, jaką Bóg ma do ciebie, to cię nikt nie jest w stanie już zbić z pantałyku. Po prostu wierzysz, że On cię miłuje, że jesteś wybrany przez Niego w Chrystusie Jezusie i nieważne, czy cię lubią, czy cię nie lubią, czy cię uznają, czy cię nie uznają, ty znasz swoją wartość, bo On mnie kocha. Jak On mnie kocha, to wy możecie wszyscy na mnie rzucać kamieniami. To nie jest ważne dla mnie, nie? Ale jeżeli ja stracę tę wiarę w miłość Bożą do mnie, jeżeli diabłu uda się ustrzelić mnie i powiedzieć, czy cię Bóg kocha naprawdę? Jakby cię Bóg kochał, to byś był zdrowy, piękny, bogaty, nie? A co u ciebie? Bida. Zęby ci wypadają, nie? Oj, to chyba cię nie kocha. I czasem diabłu się udaje tak ustrzelić, że promienna chrześcijanka straciła blask. Już się nie cieszy, bo straciła wiarę w miłość Bożą.
On też próbuje ustrzelić naszą miłość do Boga, że mieliśmy, że mamy, normalnie ma być tak, że my kochamy Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, ze wszystkich myśli, czyli totalnie Go kochamy, no nie? Na 100%. A czy mu się nie udało niejednego ustrzelić, że przestał kocha Boga miłować ponad wszystko w swoim życiu? I są rzeczy inne, które bardziej miłujemy, miłujemy świat i tak dalej. Więc wobec tych wszystkich strzałów jesteśmy bezbronni, chyba że mamy tarczę wiary. Tarczę wiary. Ubrano tutaj należycie i chodzimy i jesteśmy czujni jak coś, nie? Strzela, a my mamy tarczę wiary. On strzela, on będzie strzelał. Mnóstwo tych pocisków w nas leci. Nie liczcie na to, że w was nie będzie strzelał. Jeśli jesteście uczniami Jezusa, jesteście na celowniku diabelskim i będzie strzelał na różne sposoby, różne pociski będzie posyłał. On wystrzeliwuje w nas różne pociski, te ogniste pociski i naszą rzeczą jest właśnie mieć tę tarczę, żeby zgasić te wszystkie jego pociski. Więc nie wiem, czy widzieliście kiedyś taki widok, że wracają tam z pola bitwy i niosą pokonanego na tarczy. Żołnierze tam po czterech trzyma i na tarczy leży na przykład jakiś wódz, ten pokonany, czy jakiś tam ważny żołnierz i go niosą w tryumfie, sobie tam śpiewają i tak dalej, a ten tam leży, ręka mu wisi, nie? I tego, i jest już po prostu zabity, albo związany i pokonany i go niosą, nie? To jest smutny obraz. Ale tak samo wygląda chrześcijanin, który jest ugodzony rozżarzonymi pociskami złego. Tak wygląda nie jeden chrześcijanin. Diabeł triumfuje, zaciera ręce, a chrześcijanin dał się postrzelić, ugodzić. I właśnie dlatego Słowo Boże mówi: zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Trzeba nam, przyjaciele, zawsze brać tarczę. Chodzić z tarczą, żeby nie zostać poniesionym na tarczy któregoś dnia. Trzeba nam o to dbać. Dlatego włóżcie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Postanowienie chrześcijańskie w związku z tym. Ponieważ mam przeciwko sobie realnych wrogów, ponieważ wielu wspaniałych chrześcijan poległo z ich ręki, ponieważ tylko należyte wskazane w Piśmie Świętym uzbrojenie pozwala mi skutecznie stawić czoła siłom ciemności, dlatego zobowiązuję się albo postanawiam, że codziennie będę podnosić tarczę wiary. Amen. Powstańmy do modlitwy.